Odezwa generała Jana Henryka Dąbrowskiego 20 stycznia 1797 roku. Odezwa do Polaków. Do współobywateli. Wierny ojczyźnie mojej do ostatniego momentu walczyłem za jej wolność pod nieśmiertelnym kościuszką. Upadła ona pod przemocą i nie zostaje nam jak pocieszające wspomnienie, żeśmy krew przelewali za ziemię przodków naszych. Żeśmy widzieli nasze chorągwie zwycięskie pod Dubienką, Racławicami, Warszawą i Wilnem. Polacy, nadzieja powstaje, Francja zwycięża. Ona się bije za sprawę narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. Francja pozwala nam schronienia, czekając lepszych losów dla kraju naszego. Idźmy pod jej chorągwie, te są oznakiem honoru i zwycięstwa. Legiony polskie formują się we Włoszech, na tej ziemi niegdyś świątyni wolności. Już oficerowie i żołnierze, towarzysze trudów waszych i męstwa są ze mną. Już się bataliony formują. Przebywajcie, koledzy, rzucajcie broń, którą was nosić przymuszono. Bijmy się za sprawę wspólną wszystkich narodów. Za wolność pod walecznym Bonaparte, zwycięzcą Włoch. Triumfy Rzeczpospolitej Francuskiej są naszą jedyną nadzieją. Za jej pomocą, jej aliantów, może zobaczymy jeszcze domy nasze, któreśmy z rozrzewnieniem porzucili.